Doktor Kazimierz Sedlak opowie Państwu o dobrych praktykach w wynagradzaniu. Tak, dziękuję Pani za tak urocze powitanie. Pani Agacie przede wszystkim chciałem podziękować, bo też mnie zainspirowała do wielu, wielu fajnych rzeczy i tak stwierdziłem, że na pewno jest coś wspólnego, co nas łączy, bo sobie tak zastanawiałem, jak ja tutaj wypadnę i co ja mam powiedzieć w kontekście tego, co Pani powiedziała, jeżeli mam mówić o pieniądzach i o wynagradzaniu, ale na pewno wspólnie powinniśmy przełamywać bariery, bo ja myślę, że w zarządzaniu wynagrodzeniami, w podejściu do wynagradzania jest też wiele barier. Jeszcze raz w takim razie witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie, bo to czuję, że to jest olbrzymi zaszczyt móc wystąpić w tak miłym towarzystwie i zawsze też cieszę się z tego, że w HR-ze dominują kobiety, bo mam zawsze taki miły widok i miłe takie poczucie bliskiego kontaktu, bo nie wiem, na czym to polega, ale tak jak Pani Agata, gdzieś w kobietach jest chyba więcej ciepła, sympatii, życzliwości, a ja zajmuję się trudnymi sprawami z punktu widzenia życia ludzkiego. Bo teoretycznie no pieniądze to są pieniądze, prawda? Odkąd Fenicjanie je wymyślili ich zdecydowanie za mało i każdemu tego troszkę brakuje i to rodzi problemy. W ciągu tak krótkiego czasu oczywiście nie, ja tu wzorem Pani Agaty zejdę na dół, bo chyba się będę przyjemniej czuł, bo tak jednak podwyższenia to troszkę źle na mnie działają. Trudno w ciągu tak krótkiego czasu opowiedzieć wszystko o wynagrodzeniach. Ja tu nawiążę jeszcze raz do Pani Agaty, do tego, co nas łączy, czyli takie stereotypy w podejściu do świata są częścią naszej natury. No generalnie mamy coś w sobie, że patrzymy na świat i upraszczamy tą rzeczywistość, chociażby właśnie w percepcji osób na wózkach, czy innego koloru skóry i tak dalej, i tak dalej. Ale te stereotypy są również w podejściu do wynagradzania i ja spróbuję króciutko bardzo powiedzieć, przekazać Państwu to, co mnie się wydaje, że jest ważne, na co warto zwracać uwagę, czyli takie podstawowe dobre praktyki. Tutaj widzę, że miał być ciemny slajd, bo to PDF jest pewnie, tak? A nie prezentacja w PowerPoincie. Pierwsze moje takie pytanie, które chciałem Państwu zadać. Co jest istotne z punktu widzenia pracodawcy i pracownika? No i chciałem to pytanie zadać, ale zamiast pojawiania się kolejnych części zdania jest już cały slajd. Czy mają Państwo poczucie, że to pierwsze zdanie, że system wynagrodzeń powinien być sprawiedliwy, jest nie do zaakceptowania? Albo czy ktoś z Państwa uważa, że jest inaczej? Każdy oczekuje prawdopodobnie, tu mówię, zarówno pracodawca, jak i pracownik, żeby system wynagradzania był sprawiedliwy, tak? Kto jest przeciw? Kto jest innego zdania? Proszę, zaraz do tego dojdziemy też. Problem sprawiedliwości jest, tak właśnie. To są różne wersje sprawiedliwości i tylu, ilu ludzi na świecie, tyle pewnie jest koncepcji sprawiedliwości. Ja zaraz to uproszczę i przedstawię wersję taką, którą wydaje mi się, że możemy wszyscy propagować, bo to jest zgodnie z tak, jak z słynnym filmem Sami Swoi. Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. I na razie spróbujmy odpowiedzieć, czyli wszyscy, nie ma osoby, która uważa, że jest inaczej. Dobrze. Teraz idźmy druga kwestia, czyli drugie moim zdaniem zasadnicza sprawa dotycząca systemu wynagrodzeń, że moim zdaniem powinien być oparty na obiektywnych, czyli mierzalnych kryteriach. Ja tu od razu dodaję, że jeżeli... I czy jest ktoś wśród Państwa, kto uważa, że jest inaczej, że system wynagrodzenia nie musi się opierać na obiektywnych kryteriach, czyli może się opierać na mojej woli, jako jestem też pracodawcą i może się opierać na samopoczuciu szefów rozdzielających pieniądze. Znowu nikt nie podnosi ręki, czyli zakładam, że te dwa takie, nazwijmy to aksjomaty czy paradygmaty wynagradzania możemy uznać za obowiązujące. I teraz tu już będę nawiązywał do tego, co Pani mówi. Jest duży problem z pojęciem sprawiedliwości i oczywiście nie da się jej ujednolicić, ale można ją, że tak powiem, zoperacjonalizować w firmie, czyli sformalizować. Możemy przyjąć bardzo proste założenie, bardzo takie moim zdaniem wręcz banalne, że sprawiedliwe to jest odwołujący się do jakiejś procedury, czyli ustalamy sobie regulamin wynagradzania, jakiekolwiek dokumentacje robimy, spisujemy zasady wynagradzania i mamy wtedy jakąś procedurę. Opisujemy tą procedurę
i mówimy, że to jest nasza sprawiedliwość. I tu jest dobre słowo, sprawiedliwość proceduralna, ale w wynagradzaniu jest wiele sprawiedliwości. Ja tutaj nie będę wszystkich koncepcji sprawiedliwości omawiał. Natomiast ta sprawiedliwość proceduralna moim zdaniem jest w stanie załatwić sprawę. Bo oczywiście każdy z nas ma prawo mieć tam takie poczucie niezadowolenia, braku sprawiedliwości, ale to jest wtedy tylko odnosi się do naszego wewnętrznego przekonania. Zawsze w firmie możemy powiedzieć, że u nas są takie standardy. Nasza procedura jest sprawiedliwa, ty ją znasz, wszystko o niej wiesz, więc możemy uznać, że obowiązuje wszystkich, bo możemy ją zastosować do wszystkich. I zachęcam Państwa do tworzenia takich procedur sprawiedliwych. Ja mówiłem o stereotypach i mam wrażenie, że to samo jest w wynagradzaniu, że mamy poczucie, że wszyscy chcemy być traktowani sprawiedliwie, ale jak tak przyjrzymy się naszym systemom wynagrodzeń, to nie przypuszczam, żeby wszyscy Państwo mieli poczucie, że mają sprawiedliwe systemy wynagrodzeń. Tak z ciekawości spytam, kto z Państwa jesteście HR-owcami, to pewnie wiecie coś nieco o swoich systemach wynagrodzeń. Kto ma poczucie, że jego system firmowy, system wynagradzania jest sprawiedliwy, proszę podnieść rękę do góry. No jest parę osób. No nie jest tak, szanowni Państwo, nie jest tak źle, bo co by było, gdyby nikt nie podniósł ręki do góry. No i to samo jest z tym kryterium obiektywności. Najprościej uznać coś za obiektywne, co jest niezależne od naszej woli, prawda? To nie my decydujemy, to decyduje świat przyrody, czy prawa fizyki i tak dalej, i tak dalej. Czyli twórzmy obiektywne miary przyznawania, zarządzania wynagrodzeniami. I to do tego gorąco zachęcam i to są dwie takie rzeczy, które chciałbym utrwalić w Państwa świadomości. Ponieważ czasu jest małutko, to ja tylko pokrótce opowiem, czym się różni. Znaczy, dwa główne wymiary wynagradzania to jest oczywiście płaca zasadnicza i płaca zmienna. Płaca zmienna to premie, nagrody i tak dalej, wyróżnienia. Ja tutaj mówię, że prezentuję krakowską szkołę wynagradzania, co jest takie dość specyficzne, że Krakusi lubią poprawiać swoje samopoczucie w ten sposób. I tak w tej krakowskiej szkole wynagradzania oczywiście preferujemy i, że tak powiem, propagujemy światowe standardy, które są zdefiniowane przez Stowarzyszenie, Światowe Stowarzyszenie Specjalistów do Spraw Wynagrodzeń, więc to nie jest coś dziwnego i innego, ale tutaj jest taki model koncepcji Total Rewards, która została opracowana przez to stowarzyszenie. Zachęcam do zerknięcia tam przy jakiejś okazji. I cztery rzeczy są związane moim zdaniem z zarządzaniem płacą zasadniczą, do której chciałbym Państwa, do stosowania których chciałbym Państwa namawiać. Miło mi będzie, kiedy pozostawię coś tak, jak pani Agata zostawiła optymizm, to ja bym chętnie chciał zostawić Państwu takie rzetelniejsze podejście do wynagradzania. Pierwsze, to co najważniejsze, to pamiętanie o hierarchii i strukturze wynagradzania, czyli cała firma zawsze liczy sobie tam ileś stanowisk i jeżeli popatrzymy, tutaj nie ma, jest tu prezes pana Artura, nie ma prezesa, jest, no to pan ma pewnie najwyższe wynagrodzenie, a tam gdzieś, nie, a ja, no to właśnie, no to czerpię najwyższe korzyści z tego, to można tak powiedzieć, a gdzieś tam na samym końcu jest osoba, która najmniej zarabia i zawsze możemy taką hierarchię stworzyć. Ale warto się zastanawiać, jaka jest proporcja. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, od paru lat na świecie jest taki standard, że duże spółki giełdowe muszą raportować, jaka jest relacja między wynagrodzeniem najwyższym wynagrodzeniem, a najniższym wynagrodzeniem, że to jest 100, 200 czy tam 300 razy większe. Więc i to jest pierwsza rzecz, do której zachęcam, czyli budowanie takiej struktury wynagrodzeń. Teraz powolutku jest moda na dyrektywę unijną o transparentności. Nie wiem, czy ktoś czytał, ktoś z Państwa już się interesował tą dyrektywą? O, to kto z Państwa pamięta tam takie pojęcie struktura wynagrodzeń? Zwrócił ktoś uwagę na takie pojęcie? To jest bardzo ważne pojęcie. Wszystkie firmy, które od momentu wejścia dyrektywy muszą zbudować struktury wynagrodzeń i to jest właśnie coś, o czym mówię, bo ta dyrektywa zmusza nas do tego od 2026 roku. Druga ważna rzecz to są widełki na stanowiskach. Dobre zarządzanie wynagrodzeniami to jest posiadanie widełek na stanowiskach. I teraz tutaj się dzieją różne dziwne rzeczy, bo przyjmujemy na przykład informatyków
czy nowych pracowników i oni chcą dwa razy więcej niż, no ja przesadzam, ale 20-30% więcej niż ci, co już piastują to stanowisko od 5 czy 10 lat i damy takiemu 20% więcej. My zapominamy o tym, że daliśmy mu 20% więcej, ale koledzy za chwilę się dowiadują i są wkurzeni, dlaczego taki mało lat tutaj przyszedł, czy mało lata i ona ma dużo, dużo więcej niż ja. I to jest kolejny problem i to są właśnie umiejętność zarządzania widełkami na stanowiskach jest bardzo ważna i tu znowu pojawia się kolejne ważne pojęcie z dyrektywy, pojęcie kategorii pracowników. Nie wiem, czy ktoś z Państwa, kto czytał tą dyrektywę, zwrócił na to uwagę. To jest kolejna ważna rzecz, którą wszyscy będziemy musieli wprowadzić. Ja mówię, mamy jeszcze 3 lata czasu, więc wszystko gra i damy radę, ale zachęcam do spojrzenia i przeczytania sobie definicji kategorii wynagrodzeń, bo to jest trudna rzecz. No kolejna rzecz w zarządzaniu, dobrym zarządzaniu płacą zmiennym to jest tabela płac, czyli uporządkowanie tych wynagrodzeń, jakąś tam spójną strukturę, żebyśmy wiedzieli, że właśnie szef musi zarabiać najwięcej, powinien przynajmniej, tak logika podpowiada. Czy jest ktoś, kto ma inne zdanie na ten temat? A szczególnie ze firmy Smarla, czy jest ktoś, kto uważa, że szef powinien inaczej zarabiać? No to trzeba teraz powiesić, tak żeby nikt nie miał wątpliwości. Ja u siebie też zawsze mówię, że szef ma najwięcej zarabiać. I ta tabela płac nam porządkuje. No i ostatnią rzeczą, która jest ważna znowu w dzisiejszych czasach, czyli mamy inflację i wtedy pojawia się problem, że warto zarządzać podwyżkami w sposób obiektywny i sprawiedliwy. A teraz, szanowni państwo, no odpowiedzmy sobie na to pytanie ostatnie, bo, znaczy na to pierwsze. Jak to robić w sposób obiektywny i sprawiedliwy? Jak zarządzać płacą zasadniczą? I tu jest ten problem, którym będę poruszał od początku. Nam się wydaje, że idzie nam to dobrze, a generalnie rzecz biorąc tak naprawdę mało kto może uczciwie powiedzieć z czystym sumieniem, że w sposób obiektywny i sprawiedliwy zarządzania wynagrodzeniami, więc to są takie same wyzwania przed państwem jak wyzwania życiowe przed Fundacją Pani Agaty. Można to troszkę, można sobie pomóc korzystając. Ja zapomniałem się pochwalić. Wiecie państwo, że Krakusy lubią się chwalić. To są dwa najpiękniejszy portal świata. To nie wiem, czy państwo wiedzą, to jest wynagrodzenia.pl i zachęcam do pójścia na taką stronę. Drugi piękny portal, on jest mniej popularny, to są raporty płacowe, raportyplacowe.pl i tam można zobaczyć taką strukturę. Tam jest taki schemat, mapa stanowisk, niezależnie jak to nazwie, to bardzo łatwo można sobie ją stamtąd ściągnąć, odtworzyć i próbować wdrożyć w firmie. Co to daje? Tutaj mamy proste relacje. Mamy różne grupy stanowisk, znaczy różne poziomy, różne szczeble zarządzania, czyli pracownik fizyczny, specjalista, zarząd, różne poziomy od 1 do 23. Można ich sobie stworzyć więcej. My w naszym modelu mamy 23 poziomy stanowisk. Ładnie się to potocznie nazywa grade'ami i mając taką mapę, możemy dopasować wynagrodzenie każdego człowieka do naszych potrzeb, oczekiwań, ale zarazem możemy sobie stworzyć w całej firmie taką sprawiedliwą strukturę, czyli będzie wiadomo, że osoba zajmująca stanowisko tam przy linii produkcyjnej zarabia, powinna z logiki biznesu zarabiać mniej niż osoba na poziomie tam powiedzmy 19 czy 20 zajmująca jakieś stanowisko zarządcze. I taka mapa bardzo łatwo pozwala nam uprościć sobie rozwiązywanie bieżących problemów z wynagrodzeniami. I oczywiście tyle o płacy zmiennej, tyle o płacy zasadniczej. Ja mógłbym poświęcić na to jeszcze ze 2 dni państwu opowiadać, jak sobie radzić z zarządzaniem płacą zasadniczą. Natomiast drugim elementem, drugą częścią zarządzania wynagrodzeniami jest oczywiście zarządzanie płacą zmienną, czyli wszelkiego rodzaju nagrodami, prowizjami. Tutaj też muszę powiedzieć, że jest bardzo dużo mitów, takich typowych odruchów, takiego czegoś, co ja nazywam dziedzictwem kulturowym Polski, wynikającym z obciążenia, jak ja to nazywam, socjalizmem, który gdzieś tam głęboko w nas tkwi. I pierwsze bardzo ważne rzeczy, na które chciałbym zwrócić uwagę, to pamiętanie, że płaca zmienna to nie jest uzupełnianie wynagrodzenia tak jak kiedyś. Płaca zmienna, czyli wszelkiego rodzaju dodatki, premie, nagrody,
to są, powinny być przynajmniej stosowane do poprawy, do nagradzania poprawy efektywności. Czyli płaca zmienna nie jest zachodzenie do pracy. My czasami rozdajemy, nie powinniśmy tego robić. Płaca zmienna powinna być za dodatkową efektywność, za dodatkowy wkład pracowników. Kolejna ważna rzecz to nie powinniśmy jej stosować w momencie, gdy nie jesteśmy w stanie zmierzyć jej efektów. Czyli jeżeli nie mamy kryterium, które by pozwoliło nam ją przyznać, najprościej oczywiście jest tu mówić o handlowcach, że sprzeda tyle, dostaje tyle premii, to nie powinniśmy tej płacy zmiennej stosować. To jest druga ważna rzecz. Trzecia ważna rzecz to warto pamiętać, że to nie jest część obligatoryjna wynagrodzenia. Jest wiele układów zbiorowych pracy, gdzie jest zapisane, że należy się tam 5, 10, 15% premii i to jest niestety z punktu widzenia zarządzania wynagrodzeniami, to ja zawsze mówię, katastrofa albo bardzo piękna katastrofa, bo przyzwyczajamy naszych pracowników do tego, że dostają coś, co im się nie należy, to jest po pierwsze, i dostają to coś za to, że nic nie robią z punktu widzenia zarządzania wynagrodzeniami, czyli nie ma tego dodatkowego wkładu. No i ostatnia rzecz, o której też w firmach zapominamy, że nie wszyscy pracownicy muszą je otrzymywać. I to jest coś okropnego, tu przepraszam za słowo, coś niemoralnego moim zdaniem, w momencie, kiedy wszystkim rozdajemy wynagrodzenie zmienne, bo jak za chwilę Państwo zobaczą, ja nawiążę do kodeksu pracy, kodeks pracy tego zabrania. I to tutaj będę podkreślał, że tak nie powinniśmy postępować. No i tutaj mamy różne narzędzia płacy zmiennej, mamy prowizje, premie, nagrody, dodatki, wyrazy uznania, bonusy. Generalnie rzecz biorąc, wszystko cokolwiek sobie wymyślimy i nazwiemy, że to jest płaca zmienna, to możemy takie narzędzie wynagradzania stosować i nikt nam tego nie zabroni. Poza kodeksem pracy, który jeszcze jest, ale do niego będę nawiązywał. Czy jest ktoś z Państwa tutaj, kto ma takie narzędzie nagradzania, które się nazywa premia absencyjna? Jest ktoś taki, kto jest u kogoś w firmie taka premia? Premia absencyjna, tak, za brak absencji. Nie ma nikogo takiego, no to się bardzo. Jest tam pani, u pani jest premia absencyjna. No to zaraz do tego będziemy nawiązywać. Szanowni Państwo, co jest ważne? Ważne jest to, że nieistotne jest, jak my sobie to coś nazwiemy, te narzędzia płacy zmiennej. Istotne jest to, jak one mają charakter, o czym one świadczą i jak je zinterpretuje na samym końcu sąd pracy. Czyli warto pamiętać, że nie jest ważne to, czy świadczenie, jak my nazwiemy świadczenie, ważne jest to, czy ona ma charakter obligatoryjny, czy też charakter uznaniowy. I o tym decyduje najczęściej sąd pracy. A my zapominamy i mamy poczucie, że jak wprowadzimy sobie, że wprowadzimy sobie nazwę premia uznaniowa, to jest taki też trudny element zarządzania wynagrodzeniami, to wtedy ta premia ma charakter uznaniowy i nie może być traktowana jako premia. I to niestety nie jest prawdą, bo mamy coś takiego jak artykuły 94 i artykuły 105 Kodeksu Pracy. I jak mawia mój zaprzyjaźniony prawnik, nie wiadomo dlaczego polski kodeks pracy wcale nie jest zły, ale nie wiadomo dlaczego nie chce się w Polsce przyjąć. Bo w tym kodeksie mamy bardzo jednoznaczne stwierdzenie, że należy stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria. I to zarówno oceny pracowników, i tu rozdzielmy, i oceny wyników ich pracy. Czyli mamy proste, jednoznaczne zalecenie, że musimy pracowników traktować obiektywnie i sprawiedliwie, ale tego nie wiadomo dlaczego nie robimy. I mamy artykuł 105, tak? Już go teraz widać, artykuł 105, który mało kto zna, który jednoznacznie mówi, że wszelkie wynagrodzenie zmienne, czyli wszelkiego rodzaju premie, nagrody, powinniśmy przyznawać tylko w sytuacji, jeżeli pracownik wyraźnie przekroczył stawiane mu cele, czyli za
ponadprzeciętną, ponadnormatywną, ponadnormatywne wykonanie swoich obowiązków, dopiero wtedy możemy przyznawać wynagrodzenie zmienne. A my tego na co dzień nie robimy i nie wiadomo, dlaczego nie robimy. I to jest taki kolejny problem, który mamy w zarządzaniu wynagrodzeniami, a w oparciu o ten artykuł 105 jest około 20 wyroków Sądu Najwyższego, które jednoznacznie stwierdzają, że takie premie przyznawane co miesiąc albo premie przyznawane za realizację 70, 80 czy nawet 90% celu nie są premiami, tylko są częścią stałą wynagrodzenia. Czyli jeżeli nasz pracownik pójdzie do sądu pracy i takie typowe, standardowe premie, które dostawał co miesiąc, poprosi o wpisanie ich do umowy o pracę, to sąd jednoznacznie przyzna mu rację i powie, że tak jest, bo to jest stała część wynagrodzenia, ponieważ ona była przyznawana za normalne chodzenie do pracy i za wykonywanie normalnych obowiązków, a czasami, jeżeli to było 80% celu, no to wtedy nawet za mniej niż normalne i przyzwoite wykonywanie swoich codziennych obowiązków. I to warto zapamiętać i zachęcam Państwa do zwracania na takie rzeczy uwagi. No i teraz kolejna rzecz, to my bardzo często używamy takiego pojęcia kryteria premiowania. Ja też parę razy dzisiaj zwróciłem na to uwagę, ale to słowo kryterium to jest takie, ja czasami mówię, że ma metafizyczny wydźwięk i ja proponuję zamiast używania słowa kryterium, używanie słowa celu. Bo mamy cele, które stawiamy pracownikom i jak on je zrealizuje, to powinien dostać pensję, ale jak ich wykona 110-120%, to wtedy możemy mówić, że należy mu się dopiero premia. I tutaj chciałbym, aby pamiętali Państwo i traktowali jako coś, to jako coś w rodzaju kolejnego takiego ważnego, istotnego elementu budowy systemu wynagrodzeń. Ja tutaj przekreśliłem słowo, że premię przyznajemy po osiągnięciu celów i zastąpiłem go słowem przekroczeniu, bo taka jest filozofia dobrych systemów wynagradzania, ale ponieważ no, mamy to dziedziczne obciążenie socjalizmem, to jestem skłonny namawiać Państwa, żeby przyznawać dopiero po osiągnięciu, ale absolutnie zniechęcam do przyznawania premii poniżej 100% wyznaczonych celów. I teraz mamy kwestię tychże celów, bo no, trzeba je jakoś formułować. I w HR-ze mamy taką naturę, jako humaniści, to mówimy o, jak tam poprawisz swoje wyniki, jak będziesz dobry, to dostaniesz premię, czyli jak zrobimy coś tam fajnie, to dostaniemy premię i bardzo rzadko mówimy, co jest do zrobienia, albo jeszcze inaczej, rzadko podajemy to ten miernik efektywności pracy. I chciałbym Państwa zachęcić do stosowania zasady. Zasada Druckera każdy Państwa zna, piękna filozofia zarządzania i warto pamiętać to hasło, że jeżeli nie można czegoś zmierzyć, nie można tym zarządzać, bo generalnie nie mamy kontroli nad procesem, nie wiemy, co robimy. Ja tutaj przy Druckerze dałem też znak zapytania, bo wszyscy mówią, że to jest książka z książki praktyki zarządzania. Jestem trudny człowiek i postanowiłem ją przeczytać jeszcze raz, bo ja ją kiedyś czytałem 30 lat temu. Polecam, tam jest bardzo dobry rozdział 21. Pewnie nikt nie będzie pamiętał, że tam jest rozdział 3. Tytuł tego rozdziału jest czy zarządzanie kadrami zbankrutowało. Piękny rozdział, polecam Państwu. I całą tą książkę przeczytałem i ani raz nie trafiłem na to stwierdzenie, ale cała książka jest o zarządzaniu przez cele, żeby była jasność. On jest twórcą MBO i cała książka o tym jest. I wniosek z tego praktyczny jest taki, że jeżeli nie możemy czegoś zmierzyć, nie powinniśmy tego uwzględniać w systemie wynagradzania. To jest taka filozofia, idea rygoryzmu mierzalności. Bo tylko wtedy, kiedy możemy coś zmierzyć, możemy przyznawać część zmienną za właśnie to, co udało nam się zmierzyć. I ten rygoryzm mierzalności zmusza nas wręcz do tego, aby pamiętać o pomiarze efektywności systemu wynagradzania. Jeżeli chcemy wynagrodzenia traktować jako narzędzie zarządzania, a bardzo często używamy
tego słowa, no to bezwzględnie powinniśmy również pamiętać o tym, że gdzieś w tym wszystkim powinien być również pomiar efektywności, czyli sprawdzenie, czy nam się udało osiągnąć to, co chcieliśmy osiągnąć. Bo zwykle celem stosowania płacy zmiennej jest chęć poprawy wyników, czyli nasze dążenie do tego, aby zmobilizować pracowników do wydajniejszej, efektywniejszej, ponadprzeciętnej wydajności, efektywności. To jeżeli tak jest, no to pomiar efektywności powinien być immanentnie wpisany w każdy system premiowania, bo inaczej no nigdy nie będziemy wiedzieć, czy to premiowanie rzeczywiście przyniosło zamierzone skutki. I teraz kolejne moje pytanie. Czy jest ktoś z Państwa tutaj w firmie, kto mierzy efektywność systemów płacy zmiennej, czyli efektywność systemu premiowania w jakikolwiek sposób? Nie ma, tak? Jest? Ja proszę. No to moje gratulacje i pochwały. Zasługują Panie na nagrodę, można się do mnie zgłosić. Mamy parę książek o wynagradzaniu, to ewentualnie będę przyznawał nagrodę. Tutaj przy okazji nawiążę do tej premii absencyjnej. Chciałem z Państwa zniechęcić do stosowania takiego narzędzia nagradzania, bo generalnie, jeżeli popatrzymy na samą nazwę, to z istoty nazwy wynika, że chcemy płacić premię za to, że ludzie nie chodzą do pracy. A to jest bardzo popularne w polskim słownictwie HR-owym, ta premia absencyjna. Ja zawsze mówię, że prawidłowa nazwa to po pierwsze nie premia, bo to nie jest, nie ma nic z charakteru premii, tylko nagroda, dodatek, bym tak powiedział, dodatek i nie absencyjny, tylko frekwencyjny, bo dajemy dodatek za to, że ludzie porządnie chodzą do pracy i nie chodzą na zwolnienia. Więc zachęcam do zmiany słownictwa i stosowania słowa dodatek, bo on zdecydowanie lepiej opisuje tą rzeczywistość, o której mówimy, z którą mamy do czynienia. No i teraz takie króciutkie podsumowanie tego, co chciałbym zostawić Państwu, zostawić w pamięci Państwa, że po pierwsze, jeżeli chcemy wynagradzać sprawiedliwie, to nie deklarujmy sprawiedliwości, tylko stosujmy sprawiedliwość. Bo wszyscy deklarujemy, mamy poczucie, że jesteśmy dobrymi ludźmi, porządnymi, szanujemy innych i tak dalej, ale zwykle to pozostaje w sferze deklaracji i warto tą sprawiedliwość proceduralną wdrażać, bo innej nie możemy. Ale możemy próbować. Druga ważna rzecz to stosowanie obiektywnych, mierzalnych kryteriów wyceny wartości pracy i rozdzielenia oceny wyników pracy od oceny pracownika. My najczęściej łączymy to i przyznajemy premię w oparciu o wyniki oceny okresowej, co nie do końca jest poprawne z punktu widzenia metodologii wynagradzania. Proste zasady zarządzania płacą zasadniczą. Czym to jest prostsze, czym łatwiej, jednoznacznie spisane, tym lepsze i skuteczniejsze, bo tym pozostaje w naszych głowach. Są skomplikowane, złożone regulaminy i wtedy one pozostają w całej papierologii stosowanej firmy i to nie jest moim zdaniem najlepsze rozwiązanie. Sprawiedliwy system płacy zmiennej to jest regulamin, po prostu coś, co jest spisane i dostępne dla wszystkich. Każdy może sobie zweryfikować, a najlepiej, aby ta formuła wynagradzania zmiennego była opisana w postaci jakiegoś algorytmu, wzoru, że każdy pracownik przed podjęciem decyzji, że chce się w ogóle zaangażować dodatkowo w pracę, mógł sobie przeliczyć, ile i za co dostanie, jeżeli będzie pracował więcej niż wszyscy inni pozostali. Różnicowanie między oceną pracowniczą i oceną wyników pracy. Bardzo ważne, bo to są dwa różne światy, ale o tym już mówiłem. Jest różnicowanie jeszcze pomiarem, a oceną. Jest jeszcze troszkę czasu. O nie, to nie będę już się rozwijał. To korzystanie z danych rynkowych, bo aby cokolwiek aby dobrze zarządzać wynagrodzeniami, no to powinniśmy mieć jakieś punkty odniesienia. Jedyne takie obiektywne i rzetelne i dobre punkty odniesienia, no to są dane rynkowe, czyli dane z różnego rodzaju raportów płacowych. I kończąc, chciałem się czule z Państwem pożegnać, to też jest krakowianin, krakus, krakowianin, nie wiem jak ładnie powiedzieć, który
od czasu do czasu współpracujemy i który wymyślił dla nas takie motto i muszę powiedzieć, że my jak jesteśmy trzeźwi, to dużo potrafimy. Także zachęcam i zapraszam do Krakowa, chociaż jest takie pytanie, jak często się to zdarza i na to pytanie już niestety nie mam prostej odpowiedzi. Dziękuję bardzo i jeżeli są jakieś pytania, jestem do dyspozycji.